Czołem widzowie, kebab turecki dziś na waszych odbiornikach, ten znajduje się na ulicy Nadbystrzyckiej w Lublinie, ale będzie jeszcze jeden punkt, który nagrywałem wcześniej. To małe faux pas, bo wziąłem to zamówienie z tego lokalu na Pyszne, ale z innej ulicy, gdzie nie mieli tego lepszego mięsa i ogólnie ten filmik, co dziś teraz widzicie, nagrywałem jako drugi, skapnąwszy się, że to nie ten polecany z lepszym mięsiwem właśnie. Zachodzę na miejsce, nie byłem pierwszy w kolejce, ale jakoś tłumów mega nie było. Wziąłem bułkę z sosem łagodnym i mięsem mieszanym za 22 zł. Idę do stolika i patrzę, a tam sosy do dowolnego dozowania. Jest ich kilka, nie zabrakło też papryczek. Mega props za to. Papryczki spróbowałem, sosy sobie darowałem, bo oryginalnie kebab ten był zalany łagodnym i tego akurat było trochę za dużo. Mogliby mniej dodawać bazowo, skoro jem na miejscu, a na miejscu są też butelki, ale to już takie na siłę, jakbym się chciał doczepić. Mięso mieszane, ale więcej było tego wołowo-baraniego, smaczne, struktura bardziej twardsza, ale nie jest to najlepsze mięsiwo w tej kategorii, jakie jadłem. Jest dobrze, ale to nie ten najwyższy level. Warzywa widoczne na ekranie z postępem jedzenia, widać co tam się znajduje, bułka chrupiąca i smaczna, kurczak ledwo wyczuwalny, ale jak już to też był ok, w sam raz na ocenę 7 za całość. Nie będę rozgadywał się jakoś dużo, ale powiem wam, że to jedna z lepszych opcji w Lublinie mimo wszystko i mimo, że nie wyrywał z kapci, to warto tam zjeść, jak lubicie zjeść coś jakościowego. 7, może nawet w porywach 7,5 za te sosy do dozowania. Ja nie sprawdzałem, bo oryginalnie było ich już za dużo. Pewnie będziecie pytać, czy są świeże. Wrzuciwszy fotkę na fejsa, lokal pisał, że wymieniają je chyba co jakiś czas i wstawiają do lodówki. Zatem jest rotacja i to jest fajne rozwiązanie, które szanuję. Pozdro.